Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam kilka prezentów, które dostałam w tym roku na święta. Połączę ten film również z haulem takim kosmetycznym z Avonu, więc jeśli jesteście zainteresowani, co ciekawego mam tutaj Wam do pokazania, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Zacznę od prezentu, którego się totalnie nie spodziewałam, a który znalazł się w jednej z paczek. Jest oto coś takiego, coś co polecałam Wam w pomysłach na prezenty w tym roku, a sama tak naprawdę czegoś takiego również potrzebowałam. No i gwiazdka w tym roku pomyślała i uprzedziła mnie i zakupiła taki właśnie, już Wam przeczytam jak to dokładnie się nazywa, przenośny zestaw zasilania awaryjnego. Jest to oczywiście bateria, którą ładujemy i potem w momencie, kiedy gdzieś na mieście nam bateria pada, włączamy kabelek w ten sposób i podłączamy do komórki. Nie wiem, czy ta ładowarka naładuje na 100% baterię, ale zawsze jest to takie awaryjne zasilanie, które w kryzysowej sytuacji może uratować nam nawet czasem życie. Taka ładowareczka, serdecznie Wam polecam, jeśli nie dostaliście od gwiazdki, to sobie ją zakupcie, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Odkładam i biorę następną rzecz, która również bardzo mnie zaciekawiła. Dostałam książkę Beaty Pawlikowskiej, Piekę prawdziwy, zdrowy chleb. Książka nie jest jakoś bardzo duża i gruba, ma zaledwie 102 strony, ale jest tutaj zawarte bardzo wiele ciekawych informacji odnośnie chleba. Ja jestem na etapie właśnie pieczenia domowego chleba, interesuję się tym tematem, a tutaj jest naprawdę taki bardzo fajny wstęp odnośnie tego, jak przygotować zakwas, jakie są mąki, w jakich formach piec i tak dalej, również przepisy i tym podobne rzeczy, więc taka książka Beaty Pawlikowskiej również trafiła w moje ręce i bardzo się cieszę, ponieważ jest naprawdę bardzo ciekawa. Również tutaj gwiazdka wyczuła, że skończyła mi się moja kuracja wzmacniająca do włosów z L'Oreal, i to nie jest odżywka, tylko to jest maska, czyli już ta mocniejsza, mocniejsze odżywienie. Są naprawdę rewelacyjne te maski czarne z arganiną i proteiną z L'Oreala, więc serdecznie Wam je polecam. Włosy po nich są super miękkie i mniej wypadają. Kolejną rzeczą są oczywiście niezawodne skarpetki. Skarpetki sztuk dwie, nawet ich tutaj nie rozpakowywałam, ponieważ mi szkoda. Są takie bardzo milutkie, nie są grube, ale są bardzo ciepłe, z takim misiem, różowo-białe, więc na zimowe wieczory ja lubię spać w skarpetach, więc na pewno mi się przydadzą. I jeśli chodzi o prezenty, to dostałam jeszcze Kinder Bueno i tak dalej, więc coś słodkiego. A teraz przejdę Wam do tego haulu z Avonu. Mam dwa zamówienia, więc troszeczkę Wam tutaj popokazuję kosmetyków, które ostatnio sobie zamówiłam. Rozpocznę od zawartości tego oto koszyka, którego zamówiłam w przedostatnim katalogu roku 2014. Ten koszyk jest sam w sobie bardzo fajny i myślę, że w jakimś sklepie by kosztował swoje. A ten koszyk w tamtym katalogu, wypełniony tymi 6 kosmetykami, kosztował zaledwie 40 zł i tak naprawdę mam już taki żel pod prysznic, mam szampon do włosów i tak naprawdę taka mgiełka nie przyda się oczywiście, ale nie jest mi na chwilę obecną potrzebna, no ale jak za 40 zł, za 6 kosmetyków pełnowymiarowych i taki oto koszyk, stwierdziłam, że to jest okazja, której nie mogę opuścić. I w skład tego koszyka wchodziła, już Wam mówię, płyn do kąpieli, konwaliowe, płyn do kąpieli konwaliowy, 500 ml, dalej mamy tutaj szampon wzmacniający, miód i jożoba, dalej z Planet Spa, już samo Planet Spa jest w swojej cenie, a jest to odżywczy skrab do rąk i stóp z masłem Shea.
super sprawa na okres jesienno-zimowy. Wypeelingować sobie codziennie ręce i nałożyć na noc krem. Fantastyczna sprawa. Dalej, relaksująca mgiełka do pościeli, rumianek i lawenda. Taka oto mgiełka, ona ma tutaj 100 ml. Nie testowałam, mam nadzieję, że zapach mi podpasuje. I jeśli chodzi o Skin So Soft, seria Skin So Soft 150 ml. Mineralny olejek w sprayu z połyskującymi drobinkami. I tak sobie myślę, że na Sylwestra w sam raz taki olejek jest, żeby spryskać ciało, aby fajnie w reflektorach, w światłach, wiecie, sztucznych ciało błyszczało, więc w sumie ten olejek fajna sprawa. I tutaj mam jeszcze z tej serii Avon Naturals regenerujący krem do twarzy, zielona oliwka, i mamy go tutaj aż 75 ml, więc to dużo jak na krem do twarzy, więc super sprawa, jeśli chodzi na, jeśli chodzi o zimę i o przesuszoną skórę. Przynajmniej ja mam taką przesuszoną skórę zimą, więc mi się przyda. No i taki oto koszyczek, super sprawa, wydaje mi się, że opłacało się ten zestaw zakupić. Pozbieram to wszystko i pokazuję Wam resztę. W samym przedostatnim katalogu zakupiłam jeszcze chyba te trzy rzeczy. Jedną z nich był kolejny krem pod oczy, profesjonalny korektor zmarszczek z molekułą AF33 na okolice oczu, testowany dermatologicznie, 15 ml, kosztował 15 zł. Ogólnie w tym katalogu wszystkie kremy pod oczy były przecenione, więc ja zrobiłam sobie kolejny zapas i taki oto krem pod oczy prędzej czy później zacznę testować. Zdecydowałam się również, chyba był za 18 zł, za 17,99. Kremowo-pudrowy podkład w kompakcie, idealna cera. Zdecydowałam się na kolor nude i zdecydowałam się na kolor nude, ponieważ mam w kolorze nude ten podkład antystresowy rozświetlający i myślę, że ten również będzie mi pasować. On jest o konsystencji kremowej. Mamy tutaj jeszcze dołączoną taką gąbeczkę. Tego typu podkłady są fajne również do zakrywania niedoskonałości. Tutaj świecę Wam lusterkiem, więc kiedyś miałam tego typu podkład i sobie bardzo go chwaliłam z innej firmy, więc mam nadzieję, że ten z Avonu również mi podpasuje. I w tym samym katalogu skusiłam się za 21 zł, chyba kosztowała ta maskara. Była ta maskara, maskara z serii Lux, serii limitowanej w różowym złocie, w bardzo unikatowym kolorze burgundy. Jest to maskara idealna na dzień, mam ją w chwili obecnej na rzęsach. Możecie zobaczyć, jak ona wygląda. Kolor jest taki faktycznie burgundowy, lecz nie taki, wiecie, czerwony. Fajna alternatywa dla brązowych maskar na dzień, bardzo fajna szczoteczka, naprawdę. Nie silikonowa, tylko taka standardowa, delikatnie wyprofilowana, fajnie rozprowadza ten tusz, nie możecie dziubnąć sobie w oko tą maskarą i nie popłaczecie się, ponieważ te włoski są bardzo delikatne. Maskara jest o konsystencji takiej kremowej i nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale cieszę się, że się na nią zdecydowałam. Teraz zamówienie z ostatniego katalogu Avonu w tym roku. Będą to kolczyki. Rozpocznę od kolczyków, na które się dosyć długo czaiłam, ale jednak zdecydowałam się na nie. Są to kolczyki, które nazywają się Isabelle. I jest to komplet trzech par kolczyków. Są takie złote perełki, łezki z kryształkami, a tak naprawdę te kolczyki kupiłam tylko tak naprawdę dla tych na uszy. Nic takich bardzo zdobnych. One są w takim kształcie skrzydeł i można je nosić zarówno wpięte prosto w uszy, bądź tutaj zaczepić sobie o małżowinę i wyglądają wtedy bardzo tak strojnie, więc zdecydowałam się na te kolczyki. Jeśli chodzi o wykonanie tych kolczyków, to z bliska to pozłacanie, że tak powiem, jest takie dosyć tandetne. Jeśli chodzi o bigiel, nie jest pokryty żadnym
tworzywem szlachetnym, że tak powiem. Nie jest to posrebrzane, tylko jest taki po prostu, wiecie, bolec. Te kryształki są bardzo dobrze wklejone w te kolczyki, więc moim zdaniem można się na nie skusić, ponieważ kosztują chyba 19,90 za 3 pary kolczyków, które myślę będziemy nosić praktycznie na co dzień. Myślę, że warto się na nie zdecydować. Ostatnie dziewczyny na kanale Avon Makeup TV, a dokładnie Milena, pokazywała próbki kolorów lakierów do paznokci z tej serii Stardust o wykończeniu piaskowym. Zakochałam się w dwóch kolorach, jednak dotarło w tym zamówieniu do mnie tylko jeden kolor, drugi będzie już w drugim zamówieniu, więc pokażę go Wam troszeczkę później. I zdecydowałam się na kolor Polish typ Plum. I to jest taki fiolet z zatopionymi złotymi, burgundowymi, czarnymi, brązowymi drobinkami. Mam nadzieję, że będzie wyglądał na paznokciach jak papier ścierny, więc już się nie mogę doczekać, kiedy go sobie zaaplikuję. Myślę, że na Sylwestra będzie bardzo fajna okazja i on kosztował 19,90. Kolejną rzeczą jest zestaw do włosów, dwóch kosmetyków i grzebienia z serii do włosów. Jest to kuracja ochronno-wzmacniająca do wszystkich rodzajów włosów i mam tutaj właśnie taką kurację 100 ml w takim atomizerze. Jest dosyć gęsta, więc fajna będzie na pokrycie końcówek i włosów od połowy. I szampon ochronno-wzmacniający do wszystkich rodzajów włosów, 250 ml. I również mam tutaj grzebień, myślę, że grzebień wielofunkcyjny, bardzo dobrze wykonany, z grubymi ząbkami, cienkimi, oraz ma szpikulec, więc tak naprawdę 3 w jednym. Zestaw kosztował 22 zł, już zaokrągle, i tak naprawdę zdecydowałam się na niego głównie z racji na ten grzebień, ale ta kuracja również bardzo, myślę, mi podpasuje. I patrzę tutaj, czy mam coś jeszcze. Oczywiście mam cudowną i pierwszą w mojej kolekcji szminka w kredce z serii Ultra Color w kolorze Ready For Me. Nie kosztowała chyba około 18 zł. Ma przepiękny czerwony kolor, więc już nie mogę się doczekać, kiedy ją użyję. I to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten mój film związany z prezentami i haulem takim połączonym z Avonu. Mam nadzieję, że zobaczyliście tutaj kilka ciekawych kosmetyków. Z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie.